Cześć! Dzisiaj chciałbym porozmawiać o ostatnim odcinku serialu The Walking Dead, który został wyemitowany w tym roku. Zwykle w przypadkach takich odcinków, obojętnie w jakich serialach, kiedy następuje po nich dłuższa przerwa, dochodzi do jakiegoś ważnego zwrotu akcji, dzieje się coś istotnego, co pozwoli nam pamiętać o tym serialu, dyskutować o nim, a często no, nie mogąc się doczekać na kontynuację. I tutaj myślę, że udało się to osiągnąć, aczkolwiek trzeba powiedzieć, no, ten serial mógł być skonstruowany dużo lepiej. Do czego zmierzam? Kiedy mieliśmy wszelkie sceny w Aleksandrii z Neganem, to jak zwykle przykuwało to uwagę, było to bardzo ciekawe. Niestety, kiedy mieliśmy przebitki na to, co dzieje się w okolicach Królestwa, czyli to z Carol i Morganem, czy przejście do Ricka i Arona, którzy próbują wydobyć zapasy, mam wrażenie, że struktura narracyjna tego odcinka się zaczynała troszeczkę rozjeżdżać. Odrywaliśmy się od głównego wątku i kiedy do niego wracaliśmy, nie mieliśmy aż takiego zaangażowania. Nie chodzi mi o to, że te dwa wątki były niepotrzebne, bo zarówno to, co było z Carol i Morganem, będzie bardzo istotne i oczywiście cała ta akcja z wydobywaniem zapasów z łodzi i tajemniczą stopą, która się pojawiła na koniec, czyli że ktoś ich obserwował, to wszystko jest istotne, ale nie w tym odcinku. Uważam, że zdobywanie zapasów można było wrzucić w poprzedni odcinek. Umówmy się, do tej pory mieliśmy w tym serialu tyle zapychaczy, że znalazłoby się miejsce. A z kolei motyw z Carol i Morganem przerzucić na kolejny odcinek. Dlatego uważam, że cała akcja powinna zacząć się w Hilltop, potem być w Aleksandrii, a potem skończyć się w Hilltop, kiedy bohaterowie wszyscy zbierają się i uważają, że no to jest moment, kiedy Negana trzeba już pokonać, że to służenie mu i tak skończy się dla nich źle i wszyscy zbierają się i mają ten taki, powiedzmy, lekko optymistyczny już, optymistyczną wizję przyszłości, że są razem i razem im się to uda. I to wyszło nieźle, ale tak jak mówię, w środku tego odcinka było na tyle dużo takich przebitek niepotrzebnych, które za bardzo rozpraszały akcję. Dlatego ostatecznie nie był to tak dobry odcinek, jak mógłby być znowu ze świetnym Jeffrey Dean Morganem w roli Negana, którego uwielbiamy nienawidzieć, a jednocześnie ma taką charyzmę, że czujemy jakąś taką intrygę tej postaci. I to oczywiście wychodzi cały czas w tym serialu świetnie. Jeśli chodzi o wierność z komiksem, no to przede wszystkim mówiłem w chyba dwa odcinki temu, jak omawiałem zapowiedzi, że chyba wiem, co się stanie z synem nieżyjącej już pani burmistrzowej, no bo dokładnie to samo stało się z nim w komiksie, czyli Negan rozprął mu flaki nożem, kiedy tamten chciał przejąć władzę od Ricka i było to zachowane bardzo wiernie i bardzo wiernie mam na myśli to, że w komiksie było to tak obrazowo, te flaki się tak, wiecie, wytaczały na kadrach komiksu, że nawet zastanawiałem się, czy zachowają to w serialu i zrobiono to. Jak widzieliśmy, było to bardzo obrazowe, bardzo mocne i nie bali się tego, więc wydaje mi się, że tutaj, szczególnie w ogóle w tym sezonie, wydaje mi się, że dużo wierniej podchodzą do komiksu, ale to niekoniecznie musi być coś dobrego. Ja jestem zwolennikiem jednak zmian. Ja jestem jednak zwolennikiem tego, żeby szczególnie w przypadku tak długich seriali, no, który to już jest siódmy sezon, żeby w takich wypadkach jednak fabuła się troszeczkę zmieniała. Dlatego, że no, ja za komiks zabrałem się dopiero po zakończeniu ostatniego sezonu. Wcześniej nie czytałem w ogóle The Walking Dead. Słyszałem, że ten komiks jest, słyszałem, że Negan to taka fajna postać. Ale dopiero kiedy on się pojawił, stwierdziłem, dobra, muszę to wreszcie przeczytać, muszę to nadrobić. No i prawie wszystko nadrobiłem. Zostało mi trochę jeszcze, żeby być na bieżąco. Ale myślę, że po przerwie świątecznej teraz będę miał czas i usiądę i kiedy powrócimy, będę miał wszystko przeczytane. W każdym razie, gdyby fabuła serialu i komiksu była taka, wiecie, dokładnie krok w krok identyczna, jak chociażby w poprzednim odcinku, który uważam, że wyszedł całkiem nieźle, czyli tym, kiedy Carl i Negan chodzili razem po bazie Negana, bo to było naprawdę wiernie, właściwie słowo w słowo każdy tekst, ale gdyby cały serial tak wyglądał, to ja bym prawdopodobnie odłożył komiks w pewnym momencie. Stwierdził, że mi się nie chce tego czytać, bo wiem dokładnie, co kto powie, wiem dokładnie, co się wydarzy, wiem dokładnie, kto kiedy zginie i tak dalej, wiem dokładnie, kto kim jest. No, z mojej perspektywy byłoby to nudne. I w drugą stronę, gdybym najpierw znał materiał źródłowy, a potem zabrał się za serial, to na którymś odcinku bym to w końcu wyłączył i stwierdził, że czegoś takiego mi się nie chce oglądać, bo po prostu no, niczym to mnie nie zaskoczy, nic tutaj nie stworzono swojego. Ja jednak jestem zwolennikiem, kiedy sprawy idą trochę inaczej i uważam, że w większości Walking Dead, chociaż oczywiście była cała masa drużyn, ale w większości idzie tą właśnie całkiem dobrą trasą, czyli trzymamy się w miarę wiernie, ale wprowadzamy na tyle dużo zmian, że ktoś, kto zna materiał źródłowy, może się zaskoczyć. I oczywiście postać Daryla, która w komiksach nie istnieje, ale nawet w tym odcinku
kiedy Negan odkrył, kto tworzy amunicję, bo to jest bardzo ważny wątek w komiksie, a tutaj jakby to bardzo szybko wyszło na jaw i Negan kompletnie rozzbroił Aleksandrię, czego w komiksie też nie było i teraz jeszcze nawet jakby zabrał możliwość tworzenia amunicji, więc sposób pokonania Negana będzie musiał być troszeczkę inny, bo Aleksandria jest w dużo słabszej pozycji niż w komiksie i mnie to osobiście intryguje. Ja osobiście jestem teraz bardzo interesowany, jak tutaj to rozwiążą, bo wiem, jak stało się to w komiksie, ale tutaj będzie jakoś inaczej. Może skorzystają z tej broni ludzi na plaży, chociaż tych kobiet na plaży, chociaż ten wątek akurat nie był najbardziej interesujący, ale coś się potoczy inaczej i mnie to intryguje. Nie mam pojęcia co do wielu wątków. Chociaż z drugiej strony, tak jak mówię, wielu bohaterów, tak jak wspomniany tutaj zabity bohater w tym serialu, no kończy tak samo jak w komiksie, ale mówię, wydaje mi się, że to jest ta w miarę dobra linia, którą ten serial idzie i szczególnie w tym sezonie, właśnie może dzięki temu, że zaadaptowali tak dobrze Negana, że wzięli Jeffrey Dean Morgana, żeby go grał, ogląda mi się ten serial naprawdę dobrze. Aczkolwiek niestety zdarzają się dłużyzny i tak jak mówię, w tym odcinku wydaje mi się, że mogła być troszeczkę lepsza struktura, trochę mogli to lepiej jakoś zawrzeć, trochę bardziej podzielić i nie próbować nam wrzucać wszystkiego naraz. Także z mojej strony to wszystko, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym zakończeniu Walking Dead w tym roku, jak wam się podobało to, jakie macie oczekiwania co do reszty. No i to tyle z mojej strony, do następnego razu, cześć!